Siemaneczko, pokażę wam, co nowego nabyłem. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never. Jest to Peugeot Ludix 50. Silnik chłodzony cieczą o pojemności 50 w dwusuwie. Zakupiłem go w niewielkich pieniądzach. No i niestety silnik nie jest na chodzie. Nie ukrywam, próbowałem go już odpalić. Czemu nie zostawiłem sobie Aprili? No Aprili nie zostawiłem ze względu takiego, ponieważ no silnik pracował tam zarąbiście, no była 50, nie ukrywajmy, nie robiło to szału, ale tak po modyfikacji trochę napędu, no już to jechało jako tako. Sprzedałem je za takie w miarę pieniądze tutaj znajomemu z okolicy. No i postanowiłem sobie załatwić sprzęt jakiś inny, jakiś lżejszy, mniejszy, żeby po prostu dało się tym na koło poderwać. Ponieważ no, nim dłuższy motor, skuter, w tym przypadku skuter, nim dłuższy, tym ciężej jest wyrwać go na koło. Jest tu trochę do podrobienia, mianowicie trzeba byłoby cylinder z płokiem wymienić. Napęd też jest do roboty, ponieważ no, z przodu cała wariator nie jest od tego motoru, od tego skutera jest przerabiane, więc odpalać na kopa. No nie ma tam w ogóle frezów, żeby trzymały ten wariator z przodu i może przy większych obciążeniach po prostu ślizgać. Dlatego prawdopodobnie będzie wariator do kupienia. Będzie do kupienia pasek, bo jest za krótki. Cylinder z tłokiem, gaźników to mam trochę, więc się jakiegoś swapika zrobi na Delerto 17,5. Jak to poprawnie w ogóle wymawiam. Możecie mnie w komentarzu pod filmem poprawić. Elektryka jest w pełni sprawna, lecz jak ktoś miał tego sprzęta, może mi powiedzieć, jak tu w ogóle się światła włącza, ponieważ no, nie widzę tu w ogóle włącznika do świateł. Tu jest przycisk, nim tylko się zmienia krótkie, długie. Nie ma w ogóle mrugania, żeby komuś mrugnąć długimi. Ale nie ma w ogóle włącznika do świateł, no nie wiem jak się włącza. Na stacyjce, no stacyjka jest uszkodzona, jest to wszystko podpięte na krótko. Ktoś po prostu zgubił kluczyk i rozdubał tutaj stacyjkę. Motor nie jest kradziony od razu, mówię. Motor nie jest kradziony, po prostu oddał ktoś go na złom. Na stacyjce nie widzę żadnego położenia do świateł. Jest tylko blokada kierownicy i włączenie, wyłączenie zapłonu i tyle. To jak ktoś miał takiego Ludixa, może mi powiedzieć, jak tu w ogóle światła się włącza. Bo elektryka jest sprawna, kierunkowskazy działają, stopy działają, wszystko fajnie. Ale nie wiem jak światło włączyć, żeby sprawdzić, czy lampa z przodu działa krótkie i długie, więc no, ktoś może mi to powiedzieć. Będę wdzięczny. Niestety był motor po glebie. Chyba parę razy wyglebał się ktoś, chłodnica jest pokrzywiona, lecz jest szczelna. Z drugiej strony tak samo jest chłodnica pokrzywiona, ale postaram się żebra wyprostować, ponaciągać chłodnicę, żeby była idealnie prosta. No i tyle no, w temacie. No, plastiki niestety na razie będą uszkodzone, nie będę inwestował w niego zbytnio. Nie chcę bardzo inwestować w ten motor, w tego skutera, ponieważ no, zobaczymy, czy się da jakiegoś stuntera z tego zrobić. No jak nie, no to nie, no tak będę, będę śmigał tylko i wyłącznie tutaj z ziomkami w gangu skuterów. Bo nie ukrywa, no silniki do Ludixa chłodzone cieczą i na tarczy patrzyłem, że są w dobrych pieniądzach. Sam silnik, a co dopiero reszta podzespołu. To jest chyba Ludix 2, jak się mylę, możecie mnie poprawić w komentarzu, ponieważ jest dużo tych Ludixów, patrzyłem na internecie, ale nie ma Ludixa ogólnie w takiej wersji, żeby był chłodzony cieczą na tarczach z przodu, z tyłu, więc no nie ukrywajmy, jest to taka troszeczkę wersja bogatsza.
jak widzę tutaj, no jest pompka oleju taka zewnętrzna, elektryczna pompka oleju, działa, tutaj jest. A ogólnie w tym motorze praktycznie wszystko działa, dlatego też na niego się zdecydowałem. Instalacja też jest takich fajnych kabli, takie sztywniejsze kabelki, nie wyglądają tak tandetnie jak przeważnie w Chińczykach. I tyle będzie w dzisiejszym odcinku, no taka prezentacja tego sprzęcika nowego. Na razie no niestety brakuje mi tu parę podzespołów, jest w miarę kompletny, ten plasticzek oczywiście mam, jest on urwany, ale mam go, więc uda się go tu z powrotem przyswapić. Brakuje mi wydechu, jakby ktoś miał jakiś fajny wydech do tego motorka, naprawdę za nieduże pieniądze, bo nie chcę inwestować, no to bym prawdopodobnie przygarnął. Jak tu widzę po podstawie Leo Vinci, tutaj wydech siedział w tym włomku, no ale niestety ktoś go zabrał, widocznie był drogi. O! Przeleciała Aprila. Nie no, jeździ, jeździ cały czas. Jak macie jakieś części do oddania za darmo, przygarnę, piszcie na maila pod filmem. Na pewno się jakoś dogadamy. Ja się z wami żegnam, bo szkoda czasu. Nie wiem, czy to widzicie. Chmura straszna idzie, zaraz lunie. Miałem się gdzieś, kurde, tyterko przejechać i potrenować, ale niestety się nie da. Z MRF-a filmik też się niestety odłoży. Na zawodach nie byłem, nie dało się. Nawet nie potrafiłem znaleźć czasu, żeby w MRF-ie olej wymienić, a dopiero pojechać na zawody. No ale jak na razie jest tak, a nie inaczej. No, trudno, ciężko. Jakoś przeżyjemy. Dobra. Ja się z wami żegnam. Standardowo widzimy się w kolejnym z odcinków. Więc do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej!